Witajcie, jestem Magrat i zapraszam Was bardzo serdecznie na pierwszy odcinek serii Luigi Mansion 3. Jest to pierwszy odcinek, ale tak naprawdę wprowadzenie do tej serii ogrywaliśmy na streamie. Zapis ze streama jest oczywiście dostępny na kanale, a my dzięki temu zdobyliśmy już możliwość świecenia, interakcji z różnymi obiektami za pomocą specjalnej lampy. Luigi, odwróć się proszę do nas. Oraz zdobyliśmy możliwość przywoływania Guigiego. I również Guigi będzie nam pomagał w naszej rozgrywce. Dobrze. Ostatnio też na streamie udało nam się odblokować nowe przyciski w windzie. I możemy dzięki temu wyruszyć na dalszą eksplorację hotelu. Do tej pory odwiedziliśmy piętro... Hey Luigi. Odwiedziliśmy piętro pierwsze, piętro piąte, a teraz wybieramy się na trzecie piętro. I zobaczymy, jakie wyzwania będą na nas tam czekać. No, Luigi, pobiegamy sobie trochę w windzie, na pewno będzie to trochę skróci nam czas. I dotarliśmy. Oj, Luigi. Luigi, strachajło, nie ma się czego bać. A jesteśmy na piętrze. Każde piętro ma generalnie swój styl. A my jesteśmy tutaj na piętrze. O, mamy pierwsze jakieś monetki, właściwie banknoty. Tutaj możemy oddziaływać jakoś. Z obrazami? Chyba nie, prawda? Chyba nie. No ale dobrze, to sobie jeszcze tutaj tylko troszeczkę poczyścimy te krzaki. O! Chyba mamy jakieś ukryte przejście. I to będzie przejście dla Guigiego. Okej, Guigi nam tutaj pozwoli odblokować trochę pewne możliwości. Pozbierajmy. I chodźcie, chłopaki, odkryjemy, jakie sekrety skrywa przed nami to piętro. Aha, nie mamy klucza. Dobra, no to chodźmy w takim razie, zdobędziemy klucz. A tu mamy jakąś interakcję. Czyli wygląda na to, że będziemy mieć jakieś piętro usługowe? Zobaczymy. Toaleta, która jest nieczynna. Nie możemy tam wejść. No chyba, że... Głuchy telefon Guigi. Luigi, nic tutaj nie mamy. A, okej. Okay. Czyli monetki, jeszcze raz. Nic. Tutaj też na obrazach też nic. No dobrze, no to chodźmy w takim razie do czynnej toalety i zobaczymy, jakie będziemy mieć tam wyzwania. Aha, maskotka. Ducha. Tutaj dla osób, które nie wiedzą, naszymi głównymi przeciwnikami w hotelu są właśnie duchy, które ukrywają przed nami różne rzeczy typu na przykład klucze albo na przykład przeszkadzają nam w rozgrywce i ukrywają również guziki do windy, bo tam winda też ma swoje... O! Zdobyliśmy serduszko. Dziękujemy. Tutaj nic nie. I w lustrze odbija się zejście, ale to będzie zejście dla Guigiego. A, okej. Okay.
Widzieliśmy je w lustrze, ale nie pojawiło się nigdzie, więc... Co tutaj? No, ta interakcja była ciekawa, czyli widzieliśmy w lustrze wejście do kanałów, ale nie widzieliśmy kanałów, dopóki nie zadziałaliśmy światłem. No okej. W takim razie teraz będzie miał Guiji możliwość wykazania się trochę bardziej i będzie mógł... A, czyli tu jesteśmy... O nie, nie, Guiji! Guiji nie może... Faktycznie nie może wejść w interakcję z wodą, gdyż jest to dla niego niebezpieczne, także musimy tu trochę uważać. Okej. A nad nami jest chyba ta nieczynna toaleta, która była wcześniej. Więc możemy chyba zakręcić wodę, tak? Możemy zakręcić wodę. Czyli będziemy się mogli dostać bez problemu chyba do tej toalety, która była zamknięta. Tutaj coś mamy? Nie, tu jest tylko podest. Dobra, to w takim razie wracamy do Luigi'ego i jeszcze tutaj spróbujemy sobie otworzyć to przejście, bo tam była rura, która łączyła bezpośrednio obie toalety. No, Guiji, twoja kolej. Okej. Czyli tutaj mamy powoli przejście. O. I mamy klejnot. Dobra. A nie złapałeś? A tutaj jeszcze coś mamy dodatkowo? Nie, nie przelepiło się. Też nie możemy zerwać, no? Dobra, nie możemy, to nie. Tutaj coś mamy w lustrze, ale to już tutaj widzimy, także nie ma problemu. Wydaje się, że chyba jedynym, co mogliśmy tutaj zrobić, a jeszcze otworzymy... O! Monetki. Dobra, ale chyba jedyne, co mogliśmy tutaj zrobić, było właśnie zdobycie klejnotu. Ale zdobyliśmy klucz. Ach. Zapomniałam, że Guiji jest tutaj narażony na większe niebezpieczeństwa niż Luigi. No dobra. W każdym razie, chodźmy w takim razie, tutaj już zwiedziliśmy tą nieczynną toaletę i chodźmy w takim razie do tego pomieszczenia, które mieliśmy wcześniej zamknięte. Aha. Musimy użyć obrotowych drzwi. Co jest Luigi? Aha, mamy strażnika. No dobra, i strażnik też ma przycisk do windy. I to chyba mamy bardzo oddanego swoim zadaniom strażnika. No nic. A, czyli jest jakiś dodatkowy klucz, ale na razie nie wiemy, gdzie on się znajduje, dlatego może trochę... Postawimy na eksplorację. Guiji, chodź, zobaczymy. Możemy przejść? Możemy, pewnie, że tak. Tutaj na razie nic. Stąd nam się uda różne rzeczy. Tutaj chyba manekina będziemy mogli... Tylko musimy wycelować. O, właśnie. I otworzyliśmy? Tak, otworzy... Tak, profesorze, widzieliśmy, że strażnik miał... I że mamy za nim pójść. Dobrze, ale to panie profesorze, wszystko w swoim czasie. Tutaj mamy chwilkę na eksplorację. Tutaj też Guiji zbiera, ściąga
sukienki. O nie, nie, nie. Chodź tu. Okej. Złote nietoperze, złote kruki dają nam i złote pająki dają nam tutaj trochę większą, więcej monetek. Tutaj już nie otwiera nam żadnego przejścia dodatkowego. Pan profesor chyba nie da nam tutaj wytchnienia. Zaraz w takim razie pójdziemy, bo tutaj chyba będzie nas pospieszał cały czas, żebyśmy ruszyli w drogę. Dlatego sobie jeszcze tylko to pomieszczenie otworzymy. Wyczyścimy sobie to pomieszczenie z potencjalnych jakichś znajdziek. Jeszcze nie wiem, po co zbieramy te wszystkie banknoty i monety, ale no skoro są tutaj tak porozstawiane, to chyba dobrym pomysłem będzie z tego skorzystać. Dobrze, profesorze, już idziemy. A tu gdzie polecieliśmy? Aha, gdzieś pod podłogą. Aha, czyli nie żadna ukryta komnata, ale po prostu miejsce, w którym możemy... A tutaj coś z tym lustrem? Nie. No dobra, to wracamy w takim razie i idziemy śledzić strażnika, bo tutaj profesor nie da nam spokoju i będzie chciał, żebyśmy... A! W ukrytym pomieszczeniu obok był klejnocik, który możemy sobie zdobyć, czyli mamy już dwa klejnoty na to piętro. Oj, dobrze, już idziemy w takim razie. Bo tutaj nie da nam spokoju profesor i będzie chciał, żebyśmy koniecznie podążali z szefem ochrony. On chyba tędy gdzieś przechodził, prawda? Tak, przechodził tędy. Chyba nie ten klucz, Luigi. No dobrze, to w takim razie będziemy musieli spróbować zdobyć inny klucz, a tylko jedna monetka tutaj? Aha. Jeszcze dodatkowo dostaliśmy szczura z automatu. No dobra, ale tutaj chyba nic, więc może postarajmy się po prostu znaleźć inne wejście. Aha, i tutaj mamy naszego strażnika. Może będzie się dało tam wyjść z innej strony. Dobra, w takim razie poszukajmy klucza. Dobrze, jak jesteśmy już tutaj na górze i też widzę, że są jakieś pręty, to może uda nam się tutaj przejść właśnie Guichim. Tutaj na wózku chyba nic. No to dawaj, Guichi. Pozwiedzamy trochę to, co jest tu do pozwiedzania. Wygląda na to, że Guichi teraz ma klucz. W ogóle podoba mi się strasznie to, że możemy mieć interakcję praktycznie ze wszystkim, co tutaj się znajduje i możemy to w jakiś sposób zniszczyć, rozbić. No jest to naprawdę bardzo sympatyczne. Dobrze, tutaj coś? Nie. Tutaj też mamy obrotowe z okularami. A. Oj no, koledzy, o, tutaj mamy złote szczury właśnie. Czyli udało nam się zdobyć, trochę rozbić skarb.
mamy gdzieś tu jeszcze szczury? Tak, jeszcze mamy jednego. No. Tutaj. Czyli tak, tutaj nam się udało znaleźć ukryty jakby schowek, ściągając... żadnego klucza więcej tu nie zdobędziemy chyba. Chociaż jeszcze została nam kasa fiskalna, której możemy mieć jakąś interakcję. Czy to tutaj? Nie. Bo to będzie... Aha, dobra, czyli mamy symbolikę kart. No dobra, czyli tutaj mamy pik, a my mamy karo. Więc musimy poszukać czegoś, gdzie mamy możliwość... gdzie mamy możliwość użycia karo. Dobra, no to chodźmy. Tutaj coś? Tutaj chyba nie. A tam Guigi się mogłeś dostać, prawda? Jeszcze wejdziemy na chwilkę, bo chyba tutaj był korytarz, który mógł Guigi się przenieść, dokładnie. Tutaj się mogliśmy jeszcze przenieść. No. O, jest złoty duch. O nie! Gdzie jest ten złoty duch? Właśnie, udało nam się rozbić złotego ducha. No, złotego ducha spotykamy pierwszy raz, czyli nie tylko pająki, szczury czy kruki, ale również złote duchy możemy spotkać na swojej drodze, które mogą nam tutaj, no, troszkę większy pożytek przynieść. Okej, czyli teraz może naładujemy tutaj. Czyli uzyskaliśmy jakieś dodatkowe rzeczy, ale niestety... No, Luigi, możesz interakcję? Weź, możesz. Ale też, niestety, nadal brak klucza. No nic. No to w takim razie wracamy tutaj do Luigiego. I idziemy dalej. Bo musimy pamiętać, żeby nie zostawić gdzieś klucza. Tutaj będzie karo, tak? No dobra. To w takim razie spróbujmy wejść. Guigi. I mamy już kasę z symbolem karo. Może otwórzmy najpierw i zobaczymy, co nam to da. Aha, dostaliśmy klucz gier. No nie, jeszcze nam ukradnie, tak? Okej. Guigi. Jeszcze jeden gdzieś tu nam się skrywa. No, gdzie jesteś, kolego? A, tu jesteś. Okej, czyli zdobyliśmy klucz. Teraz może Guigi już go nie straci. Mamy? Mamy. Czyli musimy znaleźć kolejne. Tamto wcześniej pomieszczenie, w którym byliśmy, ma klucz karo. Nie, pik. Pik ma klucz pik, więc na razie
możemy poszukać kolejnego miejsca, gdzie będziemy mogli wykorzystać świeżo zdobyty klucz. Tutaj nic. No nic, dobra, to idziemy dalej. Luigi, pójdziemy tobą. Tylko musimy się przełączyć z powrotem i schować Guigiego. Czyli tutaj to wszystko musimy w takim razie poszukać chyba na dole. Mamy Karo, Pik, a tam klucza potrzebowaliśmy jeszcze innego. No dobra, no to idziemy schodami na dół. I zobaczymy. O, mamy. W tym miejscu. Czyli znowu musimy użyć Guigiego. To gdzie byliśmy? Chodź Guigi, tu już mamy wszystko zdobyte. Tutaj już byliśmy, więc możemy sobie tylko otworzyć kasę. I jaki klucz? No, czyli teraz... O nie, znowu. Czyli tutaj mamy też nawiedzone klucze. Dobra, ale znamy już to światełko. Otworzy nam to przejście? No, otwarliśmy mnóstwo przejść. O, jeszcze jakiś duszek, no. Hej! Aha, udało nam się pozbyć tej chmary małych duszków i możemy pozbierać resztę monetek z całego skarbu, skarbca. I przy okazji pościągamy wszystko z półek. No dobra, czyli mamy klucz i możemy pójść dalej. Gdzie tym razem? To może już będziemy chodzić po prostu Guigim. Skoro Guigi i tak tutaj musi się przedostawać przez wszystkie zamknięte drzwi, więc może pójdziemy po prostu nim. No nie. Hej, hej. Na szczęście znamy już tą sztuczkę. Widzieliśmy już to w wykonaniu. O! Wcześniej, kiedy mieliśmy problemy z przejściem przez kanał odpływowy, też musieliśmy najpierw mieć interakcję z superświatem, a na sam koniec jeszcze musieliśmy wciągnąć hordę małych duszyczek. No i mamy klucz trefl. Aha. Ach nie, teraz znowu będzie mógł się schować przed światłem. Czyli tak jak mieliśmy na streamie ostatnio, chował się za kufrem i też nie mogliśmy go przez to mieć z nim żadnych interakcji. O, jeszcze mam małych pomocników, no. No. I rozbijamy regały. A, nie trafiłam w regał. No nic. W każdym razie udało nam się tu przechytrzyć duchy i udało nam się zdobyć klucz, czyli możemy iść dalej do ostatniego już sklepu, czyli tego tutaj na dole. Aha. Ktoś chyba już wie o naszej obecności tutaj, tak? Chodź, Luigi, tutaj bliżej. Dobrze, tylko jak my się tam teraz dostaniemy? Czy... Aha, dobra.
czyli mamy, i pomoże nam też Luigi. Świetnie, chłopaki. Ale chodźmy. A tu coś mamy? Nie, czyli krzaki są nieaktywne. Dobra, dawaj. Oj, coś tutaj były, nożyczki latały w powietrzu, a teraz nagle nie latają. A gdzie jest kasa? Czy będzie to tutaj? Tak. Czyli w standardowym miejscu, tylko musieliśmy troszeczkę z nią wejść w interakcję. I dawaj, Luigi. Chociaż obawiam się, że to wcale nie będzie takie proste. Dobrze, zdobyliśmy klucz. Nie ma już przeszkadzajek? Nikt nam nie będzie przeszkadzał już? Aha. Sami sobie to zrobiliśmy, Luigi. Tutaj też. Tutaj już pajączków nie było. W lustrach nic nam się tutaj nie odbija. Też na ścianach nie ma nic, wydaje mi się, takiego, co mogłoby się tutaj otworzyć bądź przełączyć. No dobra, no to wracamy do Luigiego i kierujemy się, oj, a jednak czyli niestety straciliśmy na razie Luigiego i ktoś chyba wie o naszym Luigim i wie, w jaki sposób to wszystko się tutaj odbywa. Oj, idziemy. No, Luigi. Chyba nie damy rady tam zbiec. Dobiec, o nie. Czyli szalone schody nam to uniemożliwiają. Aha, o proszę, mamy chyba pierwszego poważnego przeciwnika. O nie, no co ty? Musimy go złapać za ogonek, tak? Gdzie on jest? Jest! O właśnie! I łapiemy za ogonek. No to ten koleżka tutaj nam zniszczył Luigiego chyba. O! A nie, to tylko... No, to był dość agresywny, ma pan rację, profesorze. Ale chyba go jeszcze nie pokonaliśmy do końca, prawda? No dobra, chodźmy do góry. Mamy nadal klucz, nie zabrał nam klucza. Więc będziemy mogli teraz spróbować op! Tutaj ktoś poukładał krzesła wszystkie ładnie. No nic, będziemy mogli teraz pójść do naszego ochroniarza. To co, próbujemy? Nie wiem, kto się bardziej boi, czy my, czy pan ochroniarz. Nie.
Ej, ej, gdzie uciekasz? Chyba musimy wysłać tutaj naszego Guigiego. No, łap Guigi, Guigi. Najpierw musimy mu strącić okulary. Bo ma okulary. Okej. Okay. Aha, to teraz... I ma jeszcze pistolet na wodę. No co za... Musimy być szybsi. Tutaj zdecydowanie szybsi musimy być. No. Musimy być szybsi, żeby nie zdążył nas zlikwidować. Okej. Okay. I zdobyliśmy kolejny przycisk do windy. No dobra. Fanfary dla Guigiego zdobyliśmy i to jest przycisk numer 2. Drugie piętro. Luigi się cieszy, że nam się udało, ale tak naprawdę tutaj to większość spraw załatwił właśnie Guigi. O, co? A, coś się zablokowali się na chwilę. Zobaczmy jeszcze, czy nie ma tutaj jakichś ukrytych schowków, czy coś jest, nie przełącza nam tutaj jakiegoś ukrytego wejścia, ale chyba nie, więc... Tutaj chyba absolutnie wszystkiego nie uda nam się zawsze rozbić. A, może jednak? No dobra, no to co? No to wracamy. Chyba udało nam się odblokować to piętro. Udało nam się tutaj znaleźć wszystko, co chyba było do znalezienia, przynajmniej na razie. Bo nadal są tu gdzieś ukryte klejnoty. Które na razie są niezdobyte na tym piętrze. Ale na razie chyba nie mamy takiej możliwości, żeby wszystko zdobyć. Tutaj jeszcze coś możemy w tym miejscu jeszcze? Chyba nie. Dobra, może się w takim razie przenieśmy i niech teraz biegnie Luigi. Luigi, zdobyliśmy, jasne. Okej, tutaj też w biurku pana ochroniarza też chyba nic nie znajdziemy. No dobra, no to możemy, myślę, wracać. Możemy wracać, tutaj chyba na razie nic nie ma. Byliśmy w każdym pomieszczeniu na tym piętrze. A przynajmniej tak by się wydawało, że już... A, nie te schody. Bo już mamy, funkcjonują nam schody, więc musimy zejść na dół. Tutaj wydaje się, że już mieliśmy wszystko. Tutaj też już Guigi był. No to co? To w takim razie biegniemy do windy. W drugą stronę też już byliśmy i tam już też mamy odkryte to, co powinniśmy mieć odkryte. To co? Wydaje się, że piętro mamy już załatwione i już mamy wszystko tutaj. To, co powinniśmy zdobyć, już mamy zdobyte. Odłożymy tylko jeszcze przycisk na miejsce w windzie. O! I dwójeczka. Tak, oje. A jest strasznie, strasznie słodki. Żebyśmy sprawdzili.
No dobrze, panie profesorze, sprawdzimy, ale to już w kolejnym odcinku. Natomiast dzisiaj bardzo wam dziękuję i mam nadzieję, że przygody Luigi'ego wam się podobają i że już niedługo usłyszymy się ponownie w kolejnym odcinku serii Luigi Mansion 3.